Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w jednym odcinku, znaczy w jednym odcinku z gry, oczywiście, jak widzicie, Battlefield 1 Open Beta, otwarta beta oczywiście. Pokażę wam najpierw opcje. Tu nie wiem nawet o co tu chodzi. Niestety, kurczę, gra jest jeszcze po angielsku, no ale powiem wam tak, gra na takich love, nie wiem co tam pisze tutaj, chyba love też, bo na ultra nie będę grał, nie mam aby nawet ta na ultra, komputer by wybuchł mi by. Moi drodzy, nie żartuję, beta trwa tylko do czwartku, to będzie 8 września właśnie. Ja ten materiał nagrywam oczywiście 6 września, bo można tak powiedzieć, dopiero się dowiedziałem o tym, o tej becie właśnie z Battlefielda 1. I cóż, ten materiał będzie trwał tylko pewnie około 10-15 minut pewnie, nie dłużej niż, no, tak jak powiedziałem. I co wam powiem na dodatek jeszcze tutaj. Mamy dwie mapki. Mamy Conquest i Rush. Tu pisze, że... nie wiem. A tu mamy... Aha, różne serwery. Dobra, to wiem już. I tu różne są pingi. What the fuck, jaki ping. Miałem taki, pamiętam, w LoLu. A tu... Jezu, 350, 350, 370. 407, Jezusie. Kto gra na takich ping, na takim pingu, bez kitu. I powiem wam też, że... A, tu mamy jeszcze... rangę? Trochę dziwne. A, bo ja trochę pograłem w to jeszcze, już. Powiem wam, że... odcinki z Battlefielda... Czekajcie, jak to się robi? Czy Shift Tab, ten, żeby włączyć sobie... Origina. Nie wiem, kurde. Nieważne. Nie wiem, powiem wam jak to się włącza. Nie wiem. Dobra, nie będę nic słyszał, bo jeszcze wyłączę nagrywanie i co będzie i będzie lipa. Też pojawią się materiały z Battlefielda 4 właśnie. Tu może będą, powiem wam, takie mniejsze wymagania niż w tej w tym Battlefieldzie 1. Jak ja tak słyszałem, to tutaj wrócimy do wojny światowej, wiecie, do drugiej. Ale też mogę się mylić właśnie, bo powiem wam, że nie miałem, czy w ogóle nie grałem w Battlefielda, nigdy nie grałem w tą grę. Grałem tylko chyba w jakiegoś Tom Clancy'sa tylko, chyba. W tej chwili powiem wam, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wiem, że dużo osób tu nagrywa tę grę właśnie. Między innymi Soul Shibo, kto tam jeszcze, chyba Rock, na pewno, on czego by nie nagrywał, pewnie, że nagrywa. Zobaczymy jak to będzie z tymi jeszcze, z FPS-ami właśnie. Zobaczymy. Bo na razie mam 25 przy ładowaniu, różnie. Miałem 150, ale teraz coś... Okej, dobra, i tu mamy... Chyba... Aha, tak wyglądam. No dobra, okej, fajnie. Tu mamy różnych tych graczy jeszcze, co nie? Boris, Zaicek. Jakiś chyba Rusek. Albo mogę się mylić. Bo tu więcej, powiem wam, tych osób gra, tych Anglików, co nie? Niż... A, tu mamy... A nie, nie wiem. Dobra, skip. Nie będę już tam... wgłębiał się w szczegóły, co tam jest. Kto tam jest, kto gra, jak się nazywa. Dobra, wbijamy tutaj. No, powiem wam, że mam w tej chwili 20-15 FPS-ów, ale powiem wam, że jakoś tego nie widać, co nie? Jakieś święto, powiem wam, przy tej grze. Powiem wam, że mi się bardzo podoba ta gra. Bardzo, powiem wam. Ta otwarta beta jest zawalista, powiem wam. Tylko trochę już, powiem wam, będę lamił w to. Bo to jest praktycznie podobne ta beta, wiecie, tak jak w CS się gra, co nie się zabija różnych... O, jak no pindzielają. No pięknie.
chyba wygrywamy. Ale nie wiem. Aha, pingu mam 76. No powiem wam, przeciętny taki ping, co nie? Niektórzy mają... Co? 0,0 pingu mam? No, pięknie, fajnie. Kto ma najwięcej pingu? Chyba nikt. 22! Skubaniec! No proszę. Trochę mi ta gra muli, niestety, ale... Sprzęt nie pozwala na większe FPS-y, niestety. No ale powiem wam, że 5 FPS-ów nie ma, co nie? Przecież. Nawet mi się podoba, ja powiem wam, w tym Battlefieldzie, jeszcze w tej otwartej becie, podobają mi się te bronie, powiem wam. Te kurde, wojenne, co nie? Jeszcze, ops. Kurde, gdzie są? Spadaj. Kurde, który to? W piruny, nie wiem. 550 metrów ma, są ci ludzie. Nie, w ogóle, serio, kurde, nawet, tak jak w wojnie światowej. Serio. 290 metrów. Kurde. O, leczę się, ale fajnie, leczę się. No proszę, pięknie, panie wam. Czekajcie, tam coś... Kurde. O Jezusie. Chyba mnie zabił jakiś frikan. Co? Jakim cudem on tam łaził? Bez kitu, kurde. Bawią się w CS-a pewnie. Niestety. Ci ludzie. Ojojoj, powiem wam, że nawet trudno trafić. Znaczy... Ja tylko wam tu pokażę... samą grę, co nie? Ja tak za bardzo nie będę tu atakował. Tylko wam opowiem... Znaczy powiem wam... kilka zdań na ten temat tej gry. No powiem wam, że... Tak jak powiedziałem, podoba mi się ta gra. Bardzo, bardzo. Zobaczymy, jak to będzie w kampanii, co nie samej. Bo chyba w czwórce chyba da się nawet kampanię zrobić. Tam przez te... Chyba 48 godzin, bo to jest... wersja próbna, co nie? Tam można chyba odbyć tam kilka godzin. Znaczy zagrać, co nie? To jest kilka godzin. To chyba 48 godzin, dwa dni około. A też mi się podoba, powiem wam, że tutaj można latać samolotami i tymi, i czołgami, co nie, jeździć. To jest, powiem wam, kurde, zawalista sprawa, powiem wam, w tej grze. No, w tej becie, co nie, powiem wam, zawalista gierka, powiem wam. No, ale ja kampanii nie będę nagrywał, ponieważ, no, jak wiecie, sprzęt nie pozwala, co nie, nawet. Nawet bym nie wiedział, znaczy, bym miał mało FPS-ów, wiecie, pewnie też, z drugiej strony. Ale tak to mi się podoba ta gra. Kurde, piękna gierka, powiem wam, bardzo. Ale dużo graczy tutaj gra. Czego mam tylko jeden ping? O, tu trochę mi laguje. O kurde, bez kitu. Niestety troszkę mi laguje. Ojojo. Chyba dostał. Hihi. Chyba. Czy nie? Pierdutnęło. O, fuck! Fuck! Który to? Tam ktoś jest. Nie tym! Kurde. Fuck. Ładujcie się życia, proszę. Kurde. Gdzie oni są w ogóle ci ludzie? What the fuck? Bez kitu. Ja cię kręcę. No. Proszę was. Kurde mole. No bez kitu. Jeju. Jak oni napindzielają z tego. Jeju. Bez kitu. No proszę was. Bez kitu. No. Skubańcu ty. Ty. Wszystko. Co za... O dobra, je... No już kurde, dobra. Nieważne już. Dobra, ten to jakoś może... Skoczymy, czy nie skoczymy tutaj? Nie skoczymy, kurde mole. Czekajcie, tu skoczę. Gdzie on jest, ten skubaniec? Ammunition depot? Dobra, czekajcie, gdzie są jakieś ludzie czy coś?
trzeba właśnie na górę, kurde, powiem wam. Kurde, skubańce, powiem wam. W tej grze niestety są. O, bawimy się wojnę, kurde, tak jak w tym było, pamiętam, w... Gdzie to było? W Call of Juarez mogłem używać tych działek, nie? Kurde, gdzie oni są? Ci ludzie. Nie ma tu żadnej mapy? O, jest tu mapka, fajnie. O, tu chyba zaraz będzie, mi się wydaje. Ten samolot leciał, czy... Nie, śmigłowców tu nie ma przecież, co nie? O kurde, nie! Proszę cię, no kurde, który to? Tam skubańce były, są, kurde. Tak to fajna gierka, powiem wam, jest, serio. Nawet powiem wam. Napracowali się twórcy tego. Tej gry, co nie? O, w ogóle kto to jest tymi twórcami? Powiem wam, nie jest, nie wiem w ogóle. Chyba EA, ale nie wiem, nie jestem pewny w tej chwili, powiem wam. Nie, bo powiem wam, że w ogóle nie grałem w te, co nie, w tej części tego Battlefielda. To tam nie wiem, co nie, co i jak. We have lost objective butter. Czekajcie, tam ktoś jest. Nie, tam nie. Kurde, daleko, powiem wam, co. Ci ludzie też. Kurde, chociaż wiem raz. Znaczy... Kurde. Co? Ja pier... Co jest? No bez kitu. Co oni mają? Takiego celownika? Kurde. Tak jak, kurde, bawią się w CS-a, serio. Gdzie mogę? Tu mogę? Nie mogę, kurde. Tu też nie mogę. O, mogę. Dobra, ukryję się od nich. To tylko ten jeden materiał się trafi na kanał. Czym się na YouTube'a. Co jeszcze wam powiem na temat tej gry, kurczę. Powiem wam, że nie mam w ogóle jakiejś myśli, co nie? Co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie przygotowałem się w ogóle na nagranie tego odcinka. Oj, mówię tak jakieś głupoty, co nie? Fajno. Kurde! Bez kitu, gdzie? Holy shit, czego on tak się ukrył, skubaniec? No dobrze, to pokazałem wam tyle gry. A czekajcie, jeszcze wam pokażę Return to Menu. Co tu jeszcze wam pokażę? No trochę mi już powiększyły się FPS-y, bardzo dobrze. Przy ładowaniu 200, wow. Pięknie. Żeby tak było przy grze. Fajnie byłoby, powiem wam. Fajnie, 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 fajnie. Czekajcie, co tu mamy jakieś... Aha, do... No, do 28, tak jak mówiłem, takie wiadomości, newsy. I powiem wam, że... Za jakiś czas, nie wiem konkretnie kiedy, bo ten materiał się pojawi w weekend, w ten, najbliższy, to będzie... Nie wiem w tej chwili, nie wiem, nie mam pojęcia, chyba 10 albo 11. A za jakiś czas... bo ten Battlefield trochę zajmuje niestety... miejsca zajmuje, chyba z 20 giga jak nie więcej, maksymalnie. Na pewno w kampanię nie będę grał, ponieważ ta gra kosztuje ponad 200 niestety na Originie, a betę można ściągnąć, co nie, 7 giga czy tam 8, znaczy praktycznie prawie 8, co nie, giga, trochę jest, powiem wam. Niestety. A co tu jeszcze mamy tu? Preorder jakiś, wow. A, no mówię, koło 200, niestety. Wow, to ja cię kręcę, powiem wam, drogie to, jeju. Bez kitu.
No dobra, nie mówmy o cenach, bo i tak są drogie. Co nie? Za jakiś czas też się pojawi materiał z Battlefielda 4. Nie wiem ile odcinków konkretnie, bo to można tylko 2 dni. Znaczy, około 2 dni, co nie? 48 godzin tylko. Można grać w tą grę bodajże. Tak samo w Titanfall. Czy jakoś tak się ta gra też nazywa. Też ją mam zamiar nagrać, ale to tylko będą kilka odcinków, co nie, z tej gry. Co tam jeszcze mam na Originie? Dragon Age. Dwie części mam oczywiście, Inkwizycję i chyba Początek, jeżeli... Chyba, nie wiem. Chyba tak. Tam jeszcze mam różne gry, powiem wam. Jade Empire, chyba. Co tam jeszcze mam? Battlefielda Hardlina, to tak jak mówiłem przy... Ten, przy... Znaczy to... mówiłem przy końcu odcinków z Gothica, bo już Gothica nagrałem, już skończyłem właśnie. Taka wiadomość dla was, taka wcześniejsza. Powtórzę się jeszcze raz właśnie tam przy tym odcinku z Gothica, przy ostatnim podajże. Co tam jeszcze mam na tym Originie? Dużo gierek mam. Tylko niektóre, wiecie, już straciły ważność, co nie? Ten Kingdoms... Nie wiem, powiem wam. Długa nazwa tej gry jest. Ale na pewno Kingdoms coś tam. Nie wiem, w tej chwili powiem wam. Co tam jeszcze mam? Dużo gierek, powiem wam. Mam bardzo. I chyba tylko tyle, powiem wam, wiecie, bo to już trochę ten materiał trwa. Niestety, tak z 15 minut chyba już nawet. I cóż. Pokazałem wam tak mniej więcej tę betę, co nie? Tak mniej więcej przecież. Jak wygląda ta gierka. No trochę, powiem wam, no nie wykazałem się, co nie? Tytułem gry, o co tu chodzi, to nie, ale powiem wam, powiedziałem wam, że to jest beta otwarta, to nie, to jest najważniejsze właśnie. Oczywiście wymagania są nie są koszmarne, co nie, ale no niestety trzeba mieć lepszy sprzęcior. Karta graficzna może być, ale procesor, wiecie, jeszcze jest u mnie masakryczny, niestety masakra z nim jest. No ale spokojnie, kiedyś tam się wymieni, co nie, te komponenty moje. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. I cóż, cześć!